W poprzednim odcinku robiliśmy laboratorium wraz z Wojtkiem. W dzisiejszym odcinku postanowiłem w tej jego tajnej bazie, którą ma pod wieżą, w której też zrobiłem laboratorium, postanowiłem spędzić 24 godziny pod jego łóżkiem. Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szypson, a to jest kolejny odcinek na moim kanale. Tak jak powiedziałem na początku, dzisiaj spędzimy 24 godziny pod łóżkiem Wojtka. Także mam nadzieję, że nas nie zauważy. Zanim przejdziemy do odcinka, koniecznie stawcie łapkę w górę. Załóżmy 4000 łapek w górę i leci następny odcinek na kanał właśnie tutaj z jakiegoś siedzenia pod wyrem innych. Te odcinki zawsze wam się podobają, jak pod czyimś łóżkiem siedzę. Na pewno wam by się spodobał odcinek, jakbym siedział znowu pod łóżkiem mojej dziewczyny, bo ten odcinek to chyba wyjątkowo fajnie siadł. I w dzisiejszym odcinku będziemy siedzieć pod łóżkiem Wojtka. Ja już na dole byłem, przygotowałem sobie to wszystko, w sensie przygotowałem w myślach, żeby wiedzieć, jak ja to mam konkretnie zrobić, żeby to miało sens, żeby to wszystko było tak, jak należy. Jak widzicie, tam Wojtek gdzieś jest na dole. Czekajcie, to jest on, czy to jest... Czekajcie, to jest on? Tak, on się tak szybko przemieszcza, że to na pewno jest on. Tak, jest Wojtini, jest Krzysio. Musimy się tam jakoś przedostać tak, żeby on nas nie zauważył. O kurczę, mam nadzieję, że nie słyszał tych drzwi. Jeżeli słyszał, to jest po nas tak naprawdę. On gdzieś tam rozwalił tego szkieleta, co tam stało, co jest grane. Dobra, czekajcie, ja tu szybko zeskakuję na dół do tej bazy. O, dobra, chyba nas nie zauważył. Dobra, szybko idziemy na dół, tak żeby nie wiedział. I mam nadzieję, że będziemy mieli wystarczająco czasu, żeby się schować pod jego łóżkiem tutaj. Jak widzicie, tutaj wam pokażę to laboratorium. Tu się niewiele zmieniło za tego odcinka, po prostu tak jak zrobiliśmy, tak było. I tu musimy zrobić to pomieszczenie na brodawki. Ale to zrobimy kiedy indziej i pewnie na jakimś... Oła, live'iku. Swoją drogą, dzisiaj był live'ik na kanale, 2000 ludzi było, więc dziękuję wam mega bardzo za to. Dobra, patrzcie, tutaj w tym miejscu jest to przygotowane. Zrobiłem sobie tą dziurę tutaj już wcześniej, żeby wiedzieć, że tu w tym miejscu się będę chował przed nim. Jak widzicie, tu będziemy go idealnie widzieć. Problem mam tylko w tym, jak będziemy strzelać do niego z łuku, bo tak średnio przez to będziemy w stanie chyba. Czekajcie, przestrzelę przez tą kratkę może? Nie, niestety, no widzicie, to się jeszcze pali, więc już totalnie będzie wiedział, gdzie to... O kurczę. O nie, ta strzała nas zdradzi. O nie, nie, nie. Strzało. Strzało, proszę, nie zbaguj się. Czekajcie, musimy to naprawić. Nie jesteśmy w stanie tego naprawić. Co jest grane? O nie, ale mamy pecha. Proszę, niech ta strzała zniknie, zanim on tutaj przyjdzie. Bo jak on tu przyjdzie i ta strzała tu będzie, to na 100% się dowie, że my tutaj siedzimy. O nie, kiedy ona znika? Proszę, zniknij. Ale dobra, nie widzę go, żeby tu przyszedł, więc mamy póki co czas. Mamy czas, póki co nie przychodzi, więc... Więc dobrze, mam nadzieję, że nie przyjdzie teraz, ponieważ ta strzała tutaj ciągle jest i ona nas na pewno zdradzi. No przecież to widać strasznie, to się aż pali, kurczę. Ale... No proszę, znikaj strzało, co się dzieje? Dlaczego tak jest? Czekajcie, wystrzelę się stąd. Nie mogę jej zebrać w ogóle, jakoś się zbagowała w ogóle totalnie, nie wiem, co się dzieje. No widzicie, jak to wygląda, no on na pewno zauważy ten ogień. Nie, no jest, chodzi na dół, czekajcie. Zamuruję to tutaj, tak? Może nie wiem, może nie zauważy tego. Ta strzała dalej tam się pali z tego, co widzę chyba. Dobra, stajemy tu na shifcie. Mam nadzieję, że nie zauważy. Nawet jeżeli tą klapę otworzy, to i tak nie zauważy mnie, bo zamurowałem się teraz od środka. Zaraz jak sobie stąd pójdzie, to sprawdzimy, czy ta strzała dalej tu jest. Czekajcie, on jest tam jeszcze. Dobra, nie ma tej strzały. Okej, jesteśmy bezpieczni. Może tu wejść w sumie. O, dobra. Dobra, dobra, czekajcie. Ja ściągnę ze zbroję, żeby mnie w ogóle nie było widać, bo tu ona jest taka dosyć świecąca. Dobra, patrzymy. Zobaczymy, co on tam robi. Przegląda jakieś skrzynki. Więc okej. O, stanął przy wyrku. Położył się spać? Czekajcie, czy on się położył spać? Nie, wstał. Dobra, czyli nie śpi. Możemy spokojnie tutaj siedzieć. Nie, no nie widzi nas na pewno. Tutaj jesteśmy dobrze schowani. Gdzieś patrzy na górę. Dobra, wstał i wyszedł. Dobra. Mamy teraz czas na jakieś prankowanie go. Więc dobra, spróbujmy coś tutaj wyjść i go jakoś sprankować. Ciekawe, gdzie on poszedł w ogóle. Czekać. O nie! Fuu, jak blisko było! Co się wydarzyło? On tu nagle tak wrócił szybko. Dobra, on idzie gdzieś na górę. Dobra, czyli nas nie widział. Nie widział nas. Jakim cudem? Jakim cudem? To było milisekundy! I by nas zauważył. Ja nie mogę zobaczyć, czy on tutaj coś ma w tych skrzynkach. Przydałoby się, jakby tu jakieś żelazo było. Może on tu przyniesie za jakiś czas jakieś żelazo czy coś. Czekajcie, tu znajdźmy coś. Nie, no nic tu nie ma. Nie, w żadnych piecach nic? Nic nie przepalał? Kurczę, najgorzej. Czekajcie, pójdę sobie gdzieś tutaj. On poszedł gdzieś na górę. Więc ogarnijmy tutaj. Czekajcie, czy ja tu coś mam w skrzynkach? Ja tu nic nie przynosiłem, jest tak średnio. Ale potrzebowałbym żelazo. Żelazo by się przydało, możemy tu ewentualnie zejść jeszcze do tej kopalni i szybko żelazo ogarnąć sobie jakieś i węgiel. O dobra, mamy, dobra, ogarniam, o kurczę, nie tak to miało wyglądać. Chociaż sobie te buty założę, żeby mnie ratowało od upadku.
Dobra, czekajcie, czekajcie. I tu potrzebujemy, potrzebujemy trzy, bo potrzebuje wodę, wiecie? Woda by się nam przydała. Więc potrzebujemy tutaj, węgla nam starczy i jeszcze dwa żelaza jeszcze. Gdzie mamy jeszcze jakieś dwa żelaza? Ja nie mogę, przecież tak... To jest niemożliwe, żeby tutaj nigdzie nie było jakiegoś żelaza, na pewno gdzieś tu musi być. Jak w ogóle pioruny walą, co jest grane? Czekajcie, tutaj gdzieś wystrzelę się tam do góry, mamy jedno żelazo, to jest za mało, potrzebujemy trzy, bo wiadra potrzebuje po prostu. Dobra, przekopmy się tutaj na drugą stronę. Tu na pewno coś będzie, na 100% coś tutaj. O, jest, dobra, jest żelazo. Jest żelazo, dobra, bierzemy to i zaraz wracamy od razu tam do niego na chatę. Dobra, mamy żelazo, ile nam idealnie starczy nam na to, żeby mieć, wiadomo, prawda, wiaderko. I weźmiemy jakąś, wiem co zrobimy, jeszcze muszę uzbierać na piec. A, nie mam craftingu, więc i tak musimy się tam cofnąć. Ale mógłbym zabrać lawę w sumie, mu tam rozlać. Dobra, postaramy się później tutaj zejść jeszcze po lawę. Póki co idę to przelać, tam coś jest też. Nie wiem co to jest, jakiś glowstone, dobra, nieważne. O nie, to nie jest ta woda. Która to jest? To jest tamta. Aha, i to jest, dobra. To dlatego jest tam glowstone, już rozumiem, dobra. Wpływamy tu szybko do góry. Bo to miało być, że spędza pod jego wyrkiem, a musiałem na szybko wyjść po żelazo. Ale dobra, mam nadzieję, że on jeszcze tutaj nie zejdzie gdzieś. Nigdzie, czekajcie, muszę obczaić, gdzie jest jego nick. Jak nie widzę, to znaczy, że gdzieś sobie poszedł i jeszcze nie wrócił, więc mamy spokój póki co. I tak chyba jest, mi się wydaje. Tak chyba jest. O kurczę, jest tutaj. Czekajcie, czy on schodzi na dół? Czy on schodzi na dół? Schodzi na dół. Chowamy się tutaj. Nie. Mam nadzieję, że tu nie przyjdzie. Musiałem się, nie schowałem się pod łóżkiem. Musiałem się schować w laboratorium, żeby tutaj być bezpiecznym w miarę. Dobra, chowam się tu. A dobra, idzie na górę, idzie na górę. Więc szybko lecimy. On może słyszeć te wszystkie. O nie, wrócił się. Nie no, dobra, znowu idzie na górę, ale on nas bejtuje, co jest? Dobra, przechodzimy tu. Szybko lecę tutaj do jakiegoś jego pieca. Daję to żelazo, żeby się przepaliło. Szybko, trzy żelaza do przepalenia. Muszę ciągle kontrolować, żeby widzieć, czy on zejdzie, czy nie. Najgorzej, jak teraz będzie schodziło, my przepalamy to. Dobra, ale jestem na górze gdzieś. Trzeba to kontrolować, bo jak on tutaj zejdzie nagle i nie będę na to przygotowany, to on normalnie mnie zauważy i wtedy cały prank na nic. Czy on schodzi na dół? Kurczę, mam nadzieję, że nie. No jeszcze jedno żelazo, proszę. Co on tam robi? Widzę ten jego nick, jak skacze tam sobie. Ale dobra, mamy te trzy żelaza. Biorę to i węgiel. Robię szybko to wiadro. O kurczę, kurczę, kurczę. Dobra, on tam jest na górze. Bierzemy szybko wodę. Bierzemy szybko wodę i rozlewamy w tym miejscu. O, i tu się mu to rozleje po całości i on będzie w szoku. On od razu w wodę wejdzie. Teraz musimy poczekać, aż on zejdzie na dół. Tylko gdzie on jest? A dobra, jest tam. Zaraz będzie pewnie schodził na dół. Ja bym ogarnął gdzieś jakąś lawę. Czekajcie, gdzie on jest? Jest tam, dobra. Co on tam kmini w ogóle? Dobra, on schodzi. Szybko. Chowamy się tutaj z powrotem. Dobra, jesteśmy schowani. Ja bym sobie zrobił tylko, zabrał ten łuk i tu zrobił takie zamurowanie, żeby tylko jeden klocek jak chce, żeby się zamurować. Dobra, on nie wie, o co się dzieje. Szuka problemu. Szuka jakiegoś wiadra pewnie do zatamowania wszystkiego. I tam ta woda mu się zlała. Dobra, teraz on to naprawia. Widzicie, jak powoli płynie. Powolutku. Dopłynie sobie na miejsce. Czekajcie, tutaj szybko rozwalę to. Tu by się nam przydała drabinka, ale nie ma drabinki niestety. Dobra, wstrzelę się na szybko, żeby zobaczyć tu go podglądnąć, co on tutaj robi. Tu nie mógł słyszeć te drzwi, mógł słyszeć drzwi. Dobra, zamuruję się całkiem, żeby teraz już na pewno nas nie znalazł, nawet jak tą klapę otworzy. O kurwa, otworzył klapę. Dobra, on nie wie, że coś jest pod klapą, bo zamurowaliśmy to, więc dobra, on myśli, że tu jest pusto. Dobra, mamy spokój, jak te pioruny walą tu. Co jest z tym palionowem? Co jest? Dobra, wychodzimy stąd. Nie. Co on robi? On tak nas troluje. Raz tu skręca, raz nie. Co on tam skacze tak? Czekajcie, ja bym... Dobra, wystrzelę się tutaj. O nie. Kurczę, on jest tak blisko, ale ja ryzykuję. Dobra, wystrzelę się jeszcze raz. Nie. Ale zawał, jaki zawał, ja się położyłem w jego łóżku niechcący. To jest straszne. Co my tu robimy? Dobra, on coś tam sobie enchantuje chyba teraz.
Dobra, ja bym go jakoś strollował i w niego strzelił z tego. Położył się do wyra chyba. Ta, leży w łóżku. Dobra, czekajcie, jakby go tu sprankować. Czekajcie, zacznę tym otwierać i zamykać ją. Albo nie, dobra, wstał. To nie. Dobra, zróbmy tak, weźmy łuk. On tam sobie coś w skrzynce, niech, jak będzie, jak się zamyśli gdzieś tam w skrzynce na dłużej, to wtedy otworzę, to strzelę do niego. Dobra, teraz, uwaga. Jak się wystraszył. On nie wie, co się dzieje. Już wie, że ktoś go podgląda, ale zamurowałem znowu, więc jak klapę otworzy, to tu nadal nic nie ma. Dobra, musimy tu powiększyć sobie tą bazę lekko, żeby... Dobra, on chyba otworzył tą klapę. Tak, otwierał, zamykał ją. Dobra, tu jakby się musimy zamurować bardziej. Jaki powalony challenge w ogóle, co to jest? Czekajcie, gdzie on jest? Znikł mi teraz, a tu jest dalej. Musimy tutaj jakoś... Ciągle tu szuka ciągle czegoś. Ewidentnie czegoś ciągle szuka. No wie, że dostał strzała i teraz chce znaleźć skąd. Ale nie umie tego znaleźć. Oła, zadało mi coś obrażenia. Dobra. Dobra, ja się tu wkopię gdzieś tak... O kurde. Mógł to widzieć. Na pewno zobaczy tego kobla. Dobra, robimy akcja ewakuacja. Wchodzę, klikam w łóżko, jaką będzie tyłem do łóżka. Muszę to jakoś wyczaić, kiedy będzie tyłem i spieprzamy przez drzwi, tak żeby nas nie zauważył. Uwaga, 3, 4. W długo. Dobra, nie zauważył nas, został tam. Jak nam się to udało perfekcyjnie, co jest grane? Nie zauważył nas, możemy zwiewać tam. No dobra, nie spędziliśmy co prawda 24 godzin pod tym jego łóżkiem. Ale kurczę, udało nam się uciec, nas nie zauważył. Co jest grane, dobra, uciekamy. Dobra, szybko lecę sobie gdzieś tam do jakiejś wioski obok. Tutaj gdzieś tego, żeby tam się schować. I kończę odcinek teraz, bo to już jest za dużo, już za bardzo jestem zestresowany. Dobra, słuchajcie, dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się spodobało, koniecznie zostawcie łapkę w górę. I do zobaczenia na następnym odcinku, codziennie o godzinie 19:19. Pamiętajcie i zapraszam do Wojtka, bo on również będzie na pewno często streamował, bo dzisiaj zrobił streama i był mega bardzo zadowolony, więc wbijajcie do niego, bo on będzie streamował na pewno też ze mną. I ogólnie, codziennie odcinki u mnie i u niego też prawie codziennie. Trzymajcie się, do następnego razu. Pa, pa.